Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 1. Zapraszam Was na gameplay. Kolejny gameplay, kolejny odcinek z tej gry z 2003 roku. Lecimy, zaczynamy od Draga i spróbujemy poziom trudny, chociaż muszę przyznać, że poziom trudny to już powoli zaczyna być za dużo jak dla ludzka w tej grze, no ale zobaczymy. Okej, w poprzednim odcinku, jeśli ktoś oglądał z Was, miałem problem z Subarką. Zobaczymy, jak będzie teraz. Okej, ktoś mnie tam goni. Na razie jest okej. Powiem, że na mistrzostwach był znaczny problem z tą Subarką. Nie wiem, czy ona ma napęd na 4 koła. I czy przy wyborze samochodu gdzieś to jest napisane. Wow! Okej. I jest pociąg. Cyk. Zawsze najlepiej na tą hopkę wskoczyć, nie? 29 minut ekstra. Okej, mamy. Okej. Coś tam jakiś wbiłem na jakiś wyższy poziom, ale okej. To nieważne, tu nie ma nic nowego. Czekajcie, ja odblokowałem chyba jakąś nową furę w poprzednim odcinku. To na pewno nie jest Golf. Coś mi się tu. Albo nie. Wydawało mi się, że Nissan jakiś. No nic, lecimy ten sprint. Może mi się coś przewidziało. Okej. Mazda jest na razie super, nie chcę zmieniać, ale jak będzie jakaś fajna nowa fura z najlepiej z napędem na tył, no to zmieniam od razu. Chyba, że będzie to Acura Integra, bo tutaj jest taka. O, jest to Subaru. Ono, ach, kurde, nie wygląda najlepiej, ale jeśli będzie miało napęd na 4 koła, to może być to koksu. A, dobrze. No, nic. Co? To dziwne. Aha, bo chyba na driftach tylko spacja odpowiada za hamulec ręczny, a tak normalnie w wyścigach jest to shift. Okej, no i tutaj nie odnawia nam się nitra, jak powiedzmy w The Crew czy w Undergroundzie dwójce, tylko mamy jedną butlę na cały wyścig. To jest też takie fajne, no nie? No musimy tak grać, żeby tą jedną butlę rozłożyć sobie na cały wyścig. To nie jest takie proste, jak się wydaje. No i mamy tutaj właśnie tą Subarkę. Ona z wyglądu z przodu szczególnie nie jest ładna. Wygląda jak jakieś, nie wiem, jak to... Takie dwie identyczne lampy po bokach. Wygląda to brzydko moim zdaniem. Ale tył jest bardzo ładny. No i kuszący napęd na 4 koła. Jeśli... Teraz się pojawia w wyścigach ta Subarka, to myślę, że niedługo pojawi się też i możliwa do kupienia w salonie, czy raczej do zamiany. Wow! Cholerne taksówkarze. Okej, lecimy. Trochę nie lubię tej piosenki. Wow! Wolałbym jakąś bardziej aktywną. Tutaj są jeszcze takie rockowe kawałki. No właśnie, też ktoś z Was pisał w komentarzach, że... Fajne są te kawałki rockowe w Undergroundzie 1 i 2, że to dodaje takiego smaczku, takiej większej dynamiki. No moim zdaniem są ok, chociaż ja wolę bardziej elektroniczne kawałki tutaj, zdecydowanie. Okej, ktoś mnie tu goni, ktoś albo coś, cholerny bot na speedzie. Zobaczymy, jak zakręt weźmie. Nie mogę się tak za bardzo patrzeć w tył, bo to nie jest Forza Horizon, ja tu sobie nie cofnę, w razie czego. No nic, udało się. O, zobaczcie, jaką prędkość miał tu skubaniec. No, to Subaru jest takie dobre, coś mi się, kurczę, nie wydaje, no ale dobra. Tada! Subaru, jak na zawołanie. Fantastycznie. Zobaczymy to Subaru, jestem bardzo ciekawy. Przód jest, no, nie najlepszy, przyznaję. Ale tył jest bardzo ładny, tak? No, naprzód nie będziemy się często patrzeć. Czy mamy tu napęd na 4 koła? Czy gdzieś to jest w ogóle napisane? No to jest Subaru Impreza, więc chyba powinien być, no... Nie może być, że nie. Tutaj... Zobaczcie, mamy gorsze przyspieszenie. Gorsze prowadzenie, taki sam top speed. Dobra.
No i co? I możemy coś tutaj zobaczyć. Body, bumper. Niewiele tu jeszcze możemy zmieniać. No właśnie te zderzaki, one się jakoś w późniejszym etapie odblokowują, nie? Wolę ten zwykły chyba tył. Oczywiście. Progi jakieś takie skromniejsze. Spoiler. A zobaczymy standardowy. Standardowo nie ma żadnego. To jest dziwne. Maska. Okej. Wlot. Nie ma nic. No i felgi do subarki możemy zmienić na jakieś inne. Przydałyby się 19, no ale... Tutaj jeszcze nie mam odblokowane. No mówię, tutaj te wszystkie części tuningowe odblokowują się bardzo późno. Jak to jest? Czyk. Ale żebym wybrał. Tak z daleka lepiej się wybiera te felgi. Tak z bliska patrzysz, no fajne felgi, ale z daleka patrzysz już całość tego samochodu i zaczyna cię boleć, że wybrałeś właśnie takie. No nie wiem, co tu, no, nie wiem na co się decydować. Kolor też trzeba zmienić, koniecznie. Dobrze, dajmy te, jest ok. Teraz tak, neony tu mamy takie. No i kolory, no, też nie mamy za dużo tych kolorów jeszcze. A moment, możemy zmienić na... Nie, tu nie możemy. Jeszcze nieodblokowane te wszystkie rzeczy są. Tak myślę, jaki kolor tutaj wybrać. Zaraz. Podobają mi się te paski. Czerwony? Czerwony spoko, ale ta maska wygląda okropnie. Okej. Czerwony. No czerwony wygląda chyba najlepiej. I najchętniej bym wywalił tą maskę, ale tutaj chodzi też o reputację. Nie mogę się, mogłem w ogóle wziąć tą maskę najohydniejszą z myślą o nowym samochodzie, czyli Subaru, bo do Subaru już by ta maska jakoś pasowała. Standardowa powinna być taka Subarowa maska. Felgi jakie? Żółte? Czerwone? Dajmy takie. Okej, okay. Kolor spoilera. Czerwony? Okej. Okay. Tu się jeszcze nic nie zmienia. Zaciski hamulcowe, detale, winyle. Możemy zmienić kolor, czyli zostawimy niebieski. Okej. Na masce nic nie możemy strzelić. Zobaczymy, czy coś nowego możemy... Nie, nie ma żadnych nowych części. Okej, to zobaczymy, jak się śmiga Subaru. Według statystyk powinno być gorsze przyspieszenie i gorsze prowadzenie. Z prowadzeniem okej, jeszcze bym się zgodził, ale przyspieszenie gorsze niż w Mazdzie MX-5? Trzymajcie mnie. Nie może być, no. Jedziemy. Eclipse! Jo, ten Eclipse jest zajebisty. Ale na bank już go wziąłem, jak pierwszy raz przechodziłem Undergrounda, więc teraz spróbujemy inne fury. Ej, Subarka jest bardzo fajna z tyłu. I dobrze, że wywaliłem ten cholerny zderzak, no nie? Bo z tyłu by wyglądał okropnie. Subarka ma bardzo ładny tyłek, bardzo mi się podoba, kurczę. I co? O, dobra, no prowadzenie jest rzeczywiście troszeczkę gorsze, ale to da się opanować. Jak na moje to prowadzenie, znaczy ten, przyspieszenie jest bardzo dobre. Ale czy lepsze od Mazdy, czy gorsze? No tutaj ciężko to wyczuć. Części są takie same, zainstalowane, tylko samochody są po prostu wymienione, nie? Na pewno start powinien być lepszy. To powinno być odczuwalne na dragach gdzieś tam. Kurczę, ładnie się tu grzeje. Ale tam pokazał się fantastyczny Eclipse. Eclipse to wiecie co, ja sobie zastopuję grę. Ja wam coś pokażę. Dlaczego Eclipse? Ja wam pokażę czemu Eclipse. Patrzcie. Co ja tutaj mam? O, zobaczcie. Ja mam tu odręczny rysunek Mitsubishi Eclipse'a. Tak? To jest po prostu fantastyczna rzecz. I to mi tutaj wisi. Cyk, na ścianie.
Ja sobie tak tylko zerkam i właśnie zobaczyłem duperkę tego fajnego Eclipse'a drugiej generacji i mówię, no nie, to jest to. Samochód marzenie. Chciałbym kiedyś takiego grata mieć, no bez kitu. Fajna sprawa. Pomijając to, że jestem z wielkim zwolennikiem z silników elektrycznych i ogólnie Tesli, tak, jako marki, to na jednego takiego spalinowca musiałbym sobie pozwolić, no. Jest to super auto z wyglądu przede wszystkim. Tutaj pojadę sobie dookoła, bo ten skrót jakoś mi nie pasuje. Lubię tu jeździć dookoła, bo jakoś tak większą prędkość ma się tutaj na wyjściu. No to jest ważne, bo tutaj się jedzie pod górkę. Okej, okay, i co? I lecimy przez most zwodzony. Cyk. Trochę nitra sobie mogliśmy użyć. Tak dla szpanu, no. A, odpalił się już Astonek. Myślałem, że spokojnie sobie ponagrywam, jak on będzie spał, on się już odpalił. Och, zmieściłem się. Tutaj właśnie tak... tak niekiedy... przed samym końcem, no! Zobaczcie przed samym końcem. Zobaczcie przed samą metą, ten głupi jakiś słupek tutaj był. Serio. Drift. I... Ej, co ty tam? Uspokój się. Ty. Ty. Uspokój się tam, szlak. Uspokój się tam. Już. Okej, wygląda na to, że mamy nowe kolory odblokowane. Musimy zapłacić $600. Zobaczcie na moją kasę i na te $600. Naprawdę nie jest to duża kasa. Raz i dwa. No chyba nie. Taki kolor, taki... Czerwony mi się podobał, kurczę, no! Dobrze, zostawimy tak. Teraz dajmy sobie... zmianę winylu, kolor w sensie. Ten chodzi mi tu pod nogami, tak. Nie idzie się skupić na tuningu jakimś konkretnym. Bo mi te tuningi zawsze tak fajnie wychodziły, nie? Wszyscy zawsze bili mi brawa w komentarzach. Co ty tam? Co chcesz ze mną grać? Chodź, pokażę ci. Pokażę ci. Ej, słuchawkę mi wyciągnąłeś. Pokażę ci fajnego NFS-a, no. Czekaj. Czekaj. Nie jedz mi klawiatury. Chodź tu, chodź. Zaraz mi słuchawki zje. Chodź ci pokażę, jak się tuninguje Astonek. Powinieneś coś o tym wiedzieć, co? No, powiedz coś do mikrofonu. O tak, to jest mikrofon. Umiesz mówić do mikrofonu? Nie umiem. No to siedź cicho. Tak? Siedź cicho. Nie wargiuj. No, ładnie tutaj, siedź grzecznie. Będziemy tuningować. Widzisz, to jest Subaru Impreza. Będziesz taką jeździł kiedyś. Tak, jak twój pan zarobi ładnie. A teraz tak. Co myślisz tutaj zainstalować, panie przyjacielu? Nie, samochodu nie zmieniamy, zostajemy przy Subaru Impreza i mamy knockout. Wiesz, co to jest knockout? To jest jak jakiś pies przybiegnie i zabierze ci twoją ulubioną kostkę. To jest knockout. Obślinił mi tu biurko. Ech ty. Dobrze, jedziemy. I co my tu mamy? Zobacz, jakieś śmiecie same do rozwalenia. Aha, pojawiły się te Nissany. O cholera. Zawsze to samo tu na starcie. Ej, ty, pamiętam jeszcze... Ej, oni będą tam... Ale patrzcie teraz na mapkę. Patrzcie teraz, co się będzie działo z tymi botami. Patrzcie na mapkę. Zaraz będą wariować, mówię wam. Wylądowałem jakoś, okej? Okay?
Ty się patrzy, co tu się dzieje na tym. Zaraz zwariuję, mówię wam. Zostaw ten mikrofon. Ciekawe, co się na... Wow! To mnie tu liże. Na dragach? Jak będę jechał dragi, to ty mnie nie lisz, okej? Okay? Gryzie biurko, nie gryź. Prosto. Jak ja mam w takich warunkach wygrać wyścig? Przynieś chusteczkę i wytrzyj mi tutaj teraz, co naśliniłeś. Szlag! Dobra, uspokoił się jakoś. Ale patrzcie, jak doganiają, doganiają, doganiają! Rozwal się, rozwal się! Skubanie. Dobrze, ale to są okrążenia, więc jeszcze będę mógł trochę nadrobić. Tak, oj, to jest właśnie fajna gra, zobaczcie. Tutaj możemy my taranować cholerne trafole. Boty, szlak by ich trafił, tak? A w innych grach, jak w Forza Horizon, boty ważą milion ton. Taka, Sonek, ty nie ważysz milion ton, ty ważysz 5 kilo. Niecałe. Dobrze, i co my tu mamy? No jadą na skróty, a ciekawe, no i ciekawe, jak on te hopki ogarnie. Jak on głupi jest, no ogarnął tam, co siedzie, zwolnił ładnie, czyli nie tak źle. Później będzie można te hopki tak jechać, że jak się będzie jechało z dołu i wyskakiwało na tej pierwszej hopce tam na skrócie, to się będzie lądowało dokładnie na poziom tej drugiej. Dobrze, dwa okrążenia, pięknie. I mamy trzecie, ostatnie. Rozdupijmy ich elegancko. No kuźwasz, ja pier... No nie! Ja pierdziom, dosyć. Przestań. No i cyk. Dojechałem, kurde. Ej ty, już. Uspokój się. Też mi tam robią problemy. Ej, no, przestań. Okej. Okay. Dobra. To ten dziad. Napęd na przód, w ogóle takie nudy. A zresztą zobaczcie, jak ten samochód wygląda. Przez te... Nie wiem, w ogóle ten wyścig ostatni, co teraz jechałem. To jechałem go z... 3 albo 4 razy? Coś koło tego i dopiero za 4. razem udało się ukończyć, a Stonek zdążył zasnąć. I teraz co? I teraz chcę sobie iść. Nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.